za co płacą Włocławianie. Włocławianie płacą na pewno opłatę za usługi komunalne, płacą podatki, ale także płacą za sprawy czy rzeczy, za które nie powinni płacić, dlatego że miasto na przykład procesuje się niepotrzebnie, czy spółki miejskie procesują się w ochronie danych, które powinny być jawne i wszędzie widoczne. A od czego się zaczęło? Zaczęło się od MPEC-u, gdzie no, dla przypomnienia, MPEC jest to bardzo prężna, bogata firma. Ma pana prezesa, pana Michała Pietraszewskiego, którego dochody roczne z tytułu pracy są 190 tysięcy rocznie. Pana wiceprezesa Stanisława Pawlaka, którego dochody roczne z tytułu pracy w MPEC-u są 165 tysięcy rocznie. I ci panowie obydwaj blokują dostęp do informacji publicznej o działalności spółki, która ta działalność nie jest konieczna tej spółce, którą zaraz opiszę, i wcale nie pokrywają tych kosztów walki o utajnienie pewnych informacji ze swoich bardzo sowitych wynagrodzeń, jak widać, ale narażają tą spółkę na pokrywanie kosztów z budżetu spółki, czyli tym samym są to pieniądze mieszkańców, którzy płacąc rachunki za ogrzewanie składają się na wszelkie błędne decyzje czy kosztowne decyzje podejmowane przez tych dwóch panów. Ma jeszcze także MPEC dział marketingu, co jest bardzo dziwne w przypadku firmy, która ma zamknięty rynek zbytu. Pracownik tego działu marketingu, zresztą radny, zarabia rocznie 52 tysiące złotych. Ten dział, jak widać, działa bardzo prężnie, agresywnie i jest bardzo dużo wydaje pieniędzy na marketing, na reklamy, ale w zasadzie nie są to potrzebne wydatki, bo nikt sobie nie wyobraża tego, aby no, MPEC w Włocławku miał jakąś po pierwsze konkurencję, która mogą mu zagrozić. Po drugie, MPEC na przykład reklamuje się poza miastem Włocławek, co jest w ogóle bez sensu, bo wody ciepłej w Bukłakach nie będą wozić do Radziejowa czy do Rypina. Jest to absurdalne. Te moje sprawy z MPEC-em zaczęły się w grudniu 2012 roku. Dotyczyło to dwóch wniosków o udzielenie informacji publicznej. Jeden wniosek dotyczył remontu ulicy Zamczej. Jak Państwo sobie przypominają, stare miasto zostało zrewitalizowane za kwotę paru milionów złotych. Dokładnie miesiąc czy dwa po zakończeniu prac rewitalizacyjnych na ulicy Zamczej wszedł tam MPEC z pracami, zerwał, zniszczył to, co zostało już raz zapłacone i położył nawierzchnię na koszt MPEC-u. Oczywiście argumentacja była taka, że miasto nie płaciło, płacił MPEC, ale to jest bez znaczenia, dlatego że czy płaci miasto, czy płaci MPEC, składają się na to mieszkańcy w rachunkach. Więc argumentacja, że jest to miasto nie straciło, no jest absurdalna. Występując z wnioskiem o dokumentację dotyczącą tej inwestycji MPEC-u, no jak widać minęło prawie że półtora roku i tej dokumentacji nie mam, mimo wyroków sądów. A drugi wniosek dotyczył wydatków reklamowych MPEC-u, czyli no po co spółki miejskie się reklamują. Spółki miejskie wydają setki tysięcy złotych rocznie na reklamę, a ta reklama jest właściwie niepotrzebna, dlatego że jak sami wiemy, czy Sanico, czy MPWiK, czy MPEC, to są firmy, które mają zamknięty rynek zbytu i ani niepotrzebne im są działy marketingu, ani też nie są im potrzebne wydatki na reklamę, dlatego że no, nie ma takiej możliwości, żeby realnej możliwości, żeby jakakolwiek konkurencja im tu zagrażała, albo żeby pozyskali jakichś klientów spoza miasta w przypadku MPEC-u na przykład. W każdym razie te wnioski zostały złożone w grudniu 2012 roku. Została wydana decyzja odmowna. Ta decyzja odmowna została uchylona decyzją sądu w kwietniu zeszłego roku. Mimo tego MPEC nadal dokumentów nie udostępnił. I następna rozprawa, która była 9 stycznia, dotycząca wydatków na reklamę, kolejny raz MPEC przegrał, czyli w tej chwili MPEC przegrał trzy sprawy o udostępnienie informacji publicznej. Takie trzy sprawy to są przede wszystkim koszty. No, z części uzasadnienia wyroku mogę przeczytać, że w pierwszej kolejności należy podkreślić, że w przedmiotowej sprawie przesądzona została kwestia, że żądana przez skarżącego, czyli przeze mnie, informacja stanowi informację publiczną i że przedsiębiorstwo jest podmiotem zobowiązanym według ustawy o dostępie do informacji publicznej do udzielania informacji, jeżeli ta stanowi informację publiczną. No to jest dosyć jasne. Jeżeli przedsiębiorstwo jest w 100% własnością samorządu, a tak jest w przypadku MPEC-u, musi się stosować do ustawy o dostępie do informacji publicznej i te dane, których żądałem, nie są danymi tajnymi, które mogłyby być przez MPEC zablokowane, a zablokowane zostały.
Finalna sentencja wyroku jest, że wobec powyższego sąd na podstawie artykułu 145 paragraf 1 punkt 1 litera A i C w związku z artykułem 139 orzekł jak w punkcie pierwszym sentencji wyroku o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji orzeczono na podstawie artykułu 152. Znaczy w każdym razie w skrócie MPEC przegrał kolejną sprawę. Argumentacja adwokata MPEC-u została uznana na rozprawie za nieważną i prawdę mówiąc budziła trochę rozbawienie, bo jednym z argumentów adwokata było to, że ja nie lubię prezydenta i dlatego chcę uzyskać dostęp do informacji publicznej. No, myślę, że pan adwokat, co mu sędzia powiedziała, się trochę pomylił, znaczy pomylił miejsca do przedstawienia takiego argumentu. W każdym razie działania MPEC-u w kierunku zablokowania dostępu do informacji publicznej są bezprawne, a brnięcie dalej w tą obronę powoduje określone koszty, ale o tym zaraz powiem, bo te koszty pokrywają włocławianie, pokrywają wszyscy płacąc rachunki. Pełnomocniki w sprawie, która się toczy z mojego wniosku przeciwko MPEC-owi, reprezentującym MPEC jest pan adwokat Zbigniew Górski. Pan Zbigniew Górski przewija się w różnych konfiguracjach. Mogę ocenić, że jedno wystąpienie sprawy, a sprawy były już trzy, za dwa tygodnie będzie czwarta, oznacza pełną reprezentację w danej instancji, czyli powiedzmy no jest to pewnie około 1600 do 3000 za sztukę, czyli za jedną sprawę, czyli koszt trzech rozpraw i wynagrodzenie pana Górskiego może dochodzić około 9000. I tak mi się dotąd wydawało, że to jest powiedzmy około 9 tysięcy. Uważam, że to są pieniądze niepotrzebnie wydane, dlatego że przedsiębiorstwo powinno udostępnić te dane i żeby mieszkańcy mieli do nich dostęp bez blokowania. Pan Górski, bo trochę zacząłem sobie patrzeć na jego działalność związaną z miastem, reprezentuje także Sanico. I to jest dosyć absurdalna sprawa, dlatego że Sanico wysyła wezwania przedsądowe do zapłaty do swoich odbiorców usług za pośrednictwem kancelarii adwokackiej pana Zbigniewa Górskiego, a te wezwania akurat, no, ukryłem tu pewne dane, żeby nie można było zidentyfikować tej osoby, która to otrzymała, ale to wezwanie dotyczyło kwoty 30 par złotych. Czyli Sanico wynajmuje kancelarię adwokacką po to, żeby ona ścigała jednego z mieszkańców na kwotę 30 paru złotych. Przypuszczam, że ryczałt za obsługę tej sprawy jest wyższy niż kwota tej należności, więc no, wygląda to tak, jakby Sanico specjalnie chciało płacić panu Górskiemu za usługi. To ciekawszą sprawą jest zlecenia, które pan Górski dostaje od miasta, no bo tu już mamy MPEC, który płaci panu adwokatowi, mamy Sanico, który płaci panu adwokatowi, i mamy miasto, które płaci panu adwokatowi za sporządzenie, złożenie pozwu, prowadzenie sprawy w postępowaniu sądowym, dokonywanie wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z reprezentowaniem zleceniodawcy, czyli miasta, wszystkie instancje. Pan, kancelaria tego pana adwokata otrzymała 26 568 zł w 2012 roku. Mogę powiedzieć, że ta sprawa i ten opis jest analogiczny do spraw, które pan MPEC prowadzi przeciwko, znaczy broni się przede mną za pomocą pana adwokata. Jeżeli tu pan adwokat wystawił taką kwotę na miasto 26 tysięcy, to mogę też przypuszczać, że koszt tej sprawy MPEC-u broniącego dostępu do informacji publicznej z mojego wniosku może być podobny, czyli MPEC bardzo możliwe, że za tą obronę informacji, która powinna być jawna, zapłacił około 26 tysięcy, bo jak widać pan adwokat taką usługę na tyle wycenia. Jest jeszcze jeden dosyć ciekawy wątek, a mianowicie pan Górski, z tego co się dowiedziałem od posła Łukasza Zbonikowskiego, reprezentował także pana prezydenta Pałuckiego w procesach cywilnych. I tu się zaczyna to dosyć robić nieciekawie od strony etycznej, od strony transparentności wydatków publicznych, bo jeżeli ten pan, który zresztą też występuje w Radzie Nadzorczej Wodociągów na przykład, realizuje zlecenia dla miasta, realizuje zlecenia dla spółek miejskich, realizuje zlecenia na dziesiątki tysięcy złotych, a jednocześnie reprezentuje prezydenta w procesach cywilnych, tak, to jest to, według mnie jest to dosyć nieetyczne. Jeżeli prezydent jako występuje w jednym przypadku jako zleceniodawca, jako miasto dla kancelarii, a jednocześnie korzysta z usług tej kancelarii, przynajmniej tak wynika z informacji od posła Zbonikowskiego, to jest, no jest to dosyć sytuacja dziwna i uważam, że prezydent takich rzeczy powinien unikać, ale nie jest to wyjątek.
W ogóle te dane, które właśnie tu mamy, są to dane, które na wniosek pani Olgi Krut-Chorążak zostały przedstawione z dużym opóźnieniem przez miasto i takich wydatków bardzo dziwnych jest dosyć dużo. W każdym razie są setki tysięcy złotych wydane niekoniecznie na rzeczy potrzebne w tym mieście. Ale przejdźmy dalej. Drugą sprawą jest, już podsumowując może tamtą sprawę, trzy sprawy przegrane, koszty możemy oszacować od paru tysięcy do paru dziesięciu tysięcy po to, aby nie podać informacji, ile na przykład przedsiębiorstwo miejskie wydaje na reklamę, a myślę, że to jest ważny element, bo każdy z mieszkańców oceni, że MPS czy Saniko czy żadna spółka miejska nie musi się reklamować, bo to nie jest potrzebne, a dziesiątki tysięcy złotych na to idą. Druga sprawa jest to sprawa, która już pojawiła się w mediach. Chodzi o to, że prokuratura rejonowa w Rypinie wszczęła śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy do wyświadczeniu majątkowym prezydenta Andrzeja Pałuckiego. Uważam, że jest to jak najbardziej słuszna decyzja, dlatego że prezydent powinien stosować się do zapisów ustawy, powinien podawać rzeczywistą wartość, a takiej wartości według mojej oceny nie podał. Jak widać, prokuratura też na dzień dzisiejszy uznała, że jest co badać. Mam nadzieję, że niezależnie od wyniku tej sprawy oświadczenia majątkowe, które będą w tym roku już składane przez radnych, prezesów, a to już niedługo ten czas nadejdzie, będą składane już naprawdę wiarygodnie, bo standardem było, że pojawiały się domy za 40 tysięcy, mieszkania za 40 tysięcy, ewentualnie ekskluzywne domki letniskowe za 60 tysięcy. Mam nadzieję, że w końcu osoby, które składają oświadczenie majątkowe, zaczną ten obowiązek traktować poważnie. Chciałbym jeszcze na chwilę zwrócić uwagę na, bo w odpowiedzi na moją konferencję złożenie wniosku do prokuratury, pan prezydent przedstawił wycenę zrealizowaną przez pana Jerzego Lewandowskiego. Przypuszczam, że to jest ta sama co osoba, która reprezentuje Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego Jerzy Lewandowski, ulica Królewiecka 41/43. Tu występuje podobna sprawa jak w przypadku adwokata reprezentującego MPEC, czyli osoba, która świadczy prywatne usługi prezydentowi, w tym przypadku wystawia kosztorys do wyceniający jego nieruchomość i jednocześnie świadczy usługi dla miasta. No, wydaje mi się, że prezydent w obronie transparentności powinien takich sytuacji unikać i raczej jeżeli ktoś zleca, znaczy jeżeli jako prezydent zleca daną usługę danej firmie czy osobie, powinien unikać kontaktów, nie wiem, biznesowo-prywatnych z tą osobą czy firmą. Dlatego, że czy rzeczoznawców, czy adwokatów w Obłocowku jest bardzo dużo i wcale nie musi być tak, że akurat wybiera tego rzeczoznawcę czy tego adwokata, który przypadkiem za parę dziesiąt tysięcy złotych prowadzi sprawy miejskie. Więc no, jest to sytuacja, która no, przynajmniej od strony moralnej, etycznej jest dosyć niejasna. Ale też na chwilę chciałbym się skupić na tym, co pan prezydent zaprezentował jako kontrę w stosunku do sprawy złożonej do prokuratury w sprawie poświadczenia nieprawdy o wyświadczeniu majątkowym. Mianowicie pan rzeczoznawca wystawił wycenę, bo nie jest to operat szacunkowy, czyli no, nie ma on wagi dokumentu uznanego przez banki, czy urzędy skarbowe, czy pożyczki hipoteczne. Wystawił porównanie działki prezydenta, która przypomnę miała około 3000 metrów, jest zabudowana domkiem całoletnim w wysokim standardzie, zagospodarowana zielenią odpowiednią. No, jest to działka, tak jak mówiłem, według mojej oceny i porównanie z innymi ofertami warta z tą zabudową od 250 do 300 tysięcy. Rzeczoznawca porównał tą prezydenta działkę 3000 metrów plus zabudowa na przykład do działki powierzchni 633 metry znajdującej się w gminie Chodecz. Na przykład porównał z budynkiem letniskowym, ale jakim nie wiadomo. Porównał do działki o powierzchni 960 metrów z budynkiem jakimś letniskowym murowanym w Chodczu na przykład. Porównał do działki 354 metry w Choceniu z domkiem letniskowym murowanym. Prawdę mówiąc, patrząc nawet na powierzchnię tych działek, już nie mówię o lokalizacji, czyli porównanie atrakcyjności lokalizacji, to jest porównanie no,
jakby porównywać małego Fiata do Mercedesa, bo mówimy o mniejszych działkach, o nieokreślonej zabudowie, o nieokreślonej lokalizacji dokładnej, więc jest to taka wycena dosyć, bym powiedział, niewiarygodna. Trochę niepokojące jest to, że osoba, która robi taką wycenę i porównuje ceny działki 3000 metrów no, z bardzo ekskluzywną zabudową na wysokim poziomie, z nieokreślonymi działkami o wiele mniejszej powierzchni, wykonuje także wyceny na rzecz miasta. Czy podobną metodologię i podobne porównanie częściowo nieporównywalnych rzeczy stosuje także w przypadku tych usług, które realizuje na rzecz miasta? Tu jest to pytanie, a z tego co wiem, tych usług chyba więcej na rzecz miasta realizuje. No i tu ostatnie pytanie, jakie chciałbym zadać, to dlaczego prezydent nie unika sytuacji, kiedy mogą powstać pewne niejasności co do realizowanych usług przez niego zlecanych prywatnie, a realizowanych przez dane podmioty czy firmy jako zlecane przez miasto. Raczej uważam, że włodarz powinien unikać takich sytuacji, a w tym przypadku z dokumentów, które widzimy, na przykład adwokat, który reprezentuje MPEC, jest osobą, która występuje wszędzie, w mieście, w spółkach miejskich, w radach nadzorczych. Jest to osoba, która występuje w każdym miejscu, a jednocześnie przy okazji, tak jak mówiłem z informacji od posła Zbonikowskiego wynika, reprezentuje w procesach cywilnych prezydenta. No jest to sytuacja dość niejasna. Mam nadzieję, że takie sytuacje w przyszłości nie będą się pojawiały. Drugie pytanie, jaka jest wiarygodność przedstawiania dokumentów, szczególnie tej wyceny, gdzie porównuje się rzeczy no, opisowo i powierzchniowo nieporównywalne. I myślę, że to już będzie rozstrzygała prokuratura rejonowa w Rypinie. Miejmy nadzieję, że nastąpi naprawdę wiarygodna wycena operat szacunkowy wartości nieruchomości prezydenta. Jestem pewien, że jeżeli taka wycena nastąpi, to wartość nieruchomości prezydenta będzie oscylowała między 200 a 300 tysięcy, gdyż innej możliwości nie ma. Taka jest wartość nieruchomości w obrocie w tym miejscu o podobnym standardzie. No i trzecia sprawa, dlaczego spółka miejska za pieniądze mieszkańców broni się przed wydaniem jawnych informacji? Co jest w tych dokumentach dotyczących wydatków na reklamę czy remontu ulicy Zamczej, czyli zniszczenia nawierzchni, która została zrobiona miesiąc, dwa miesiące wcześniej za pieniądze miejskie i unijne, za parę milionów złotych. Co jest w tych dokumentach? Czy to oznacza, że jest taki strach przed ujawnieniem wydatków reklamowych? Może się okazać, że są one niepotrzebne albo zawyżone, ewentualnie, no, czego nie chciałbym podejrzewać, że na przykład wydatki reklamowe rosną wtedy, kiedy intensyfikuje się kampania wyborcza pracowników MPC-u, a jak wiemy, są tam osoby, które w kampaniach wyborczych aktywnie działają, więc to jest chyba dosyć jasne pytanie, nie trzeba tych dokumentów ukrywać i warto by na nie odpowiedzieć. To w zasadzie wszystko. Na te wszystkie wydatki, które wskazałem, czyli na obsługę spraw sądowych, na blokowanie dostępu do informacji publicznych, na reklamy spółek miejskich, składają się wszyscy mieszkańcy, czyli my. Gdyby policzyć to w sumie z całego cyklu rocznego, może się okazać, że to jest paręset tysięcy złotych, które idzie w błoto po prostu. A w tym samym czasie mówi się, że nie ma na biblioteki, na sport młodzieżowy, nie ma na wszystko. Juvenalia. A ty na juvenalia na przykład nie ma, bo też to jest problem typowo wrocławski, bo inne miasta na juvenalia znajdują pieniądze. A tu pieniądze po prostu wymykają się między palcami, przepływają i ich nie ma po prostu. Więc warto by jednak się zastanowić, warto zdyscyplinować panów prezesów spółek miejskich, ale to jest rola prezydenta, bo to on tych ludzi wybiera i on powinien pilnować, jak pieniądze miejskie wydają. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to odpowiem. To ja bym chciała zapytać o termin. Czy jest jakiś limit w tej sytuacji? Kiedy ostatecznie można poznać te dokumenty? Czy są jakieś, jest jakiś termin, kiedy już będzie spółka zmuszona tak ujawnić dokumenty dotyczące reklamy? Czy to może trwać nieskończoność? Czy to zależy od decyzji spółki, no bo spółka teraz może się odwołać do sądu, może no, krótko mówiąc kombinować, żeby ukryć te dokumenty. Może być tak i tak według mnie powinno być. Ale żeby zgodnie dziś z prawem spółka powinna respektować wyrok sądu. Znaczy zgodnie z prawem powinna udostępnić od razu. Teraz broni się przed czymś, gdzie w orzecznictwie jest wiadomo, że prędzej czy później te dokumenty będzie musiała udostępnić. Ale no,
Przypuszczam, że w tych dokumentach są rzeczy bardzo niewygodne i to udostępnienie informacji może nastąpić za miesiąc, za tydzień, a może nastąpić za 2-3 lata. Chociaż to jest walka no raczej z góry przegrana, znaczy z góry skazana na przegraną, bo rzecznictwo wskazuje, że spółka miejska musi to udostępnić, no ale za pomocą pieniędzy miejskich będzie ona pewnie albo dalej prowadzona, albo mam nadzieję, że w końcu pan prezes pójdzie po rozsądek, że powiem, do głowy i te dane udostępni. Jeżeli nie udostępnia, to znaczy, że coś tam jest takiego, co jest bardzo niewygodne. Sprawa była na razie, te sprawy są w pierwszej instancji, tak? W rejonie. Znaczy jest w sądzie w Bydgoszczy te trzy sprawy, teraz będzie czwarta, 25 lutego, no i teraz dalsza decyzja należy do NMPC-u. Właściwie powinien tą informację udostępnić, może wydać się decyzję odmowną, może się odwołać do NSA. Może skargę kasacyjną do skargę napisać, więc... ale w każdym razie no myślę, że patrząc na przebieg podobnych spraw w innych miastach, to maksymalnie za rok i tak czy tak będzie musiał te informacje udostępnić wyrokiem sądu. Przy czym prezesi za każdym razem i pan Pawlak, i pan Pietraszewski ryzykują to, że mogą być skazani za niewykonanie wyroku sądu. Co oznacza, że nie będą mogli być już prezesami, dlatego że w poprzedniej sprawie nie zastosowali się do tego, co było napisane w uzasadnieniu. Całkowicie postąpili niezgodnie z wyrokiem sądu. No i myślę, że przy najbliższej okazji, o ile ten opór nadal będzie, taki wniosek złożę o ukaranie ich za niewykonanie wyroku sądu. Myślę, że ten wyrok, no, takie osoby, które postępują niezgodnie z prawem, przynajmniej o dostępie do informacji publicznej, wyeliminuje ich na stałe z życia publicznego, samorządowego, bo nie będą mogli pełnić żadnych funkcji, na przykład prezesowskich. Znaczy konsekwencje mogą być różne. Może się, już nie chcę mówić o nepotyzmie, bo musiałbym tu wymienić pewne zależności akurat w tym przypadku. Ale nie wychodzimy przed szereg. Ale nie będziemy to chyba podawali, o co chodzi. Ale no, konsekwencje różne. Może na przykład dochodzić do naruszenia prawa zamówień publicznych. Czyli na przykład zamówienia mogą być przekraczać 14 tysięcy euro w skali roku, a jednocześnie mogą być nieorganizowane przetargi. Mogą być no, duże zbieżności z kampaniami wyborczymi. No, jeżeli by w tych dokumentach nic nie było, byłyby one udostępnione, a jednak nie są. Ta sytuacja, nikt przez 7 lat się nigdy nie pytał NMPC-u o takie wydatki reklamowe. No w tej chwili to nastąpiło. Przez 7 lat w dokumentach może być dużo rzeczy, które mogą być bardzo niewygodne dla zarządu.